Kim jest człowiek, co się boi Pana? Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać. Dusza jego trwać będzie w szczęściu, a jego potomstwo posiądzie ziemię. Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się go boją i powierza im swoje przymierze. Oczy me zawsze zwrócone są ku Panu, gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. Oddal udręki mojego serca. Wyzwól mnie z moich ucisków. Wejrzyj na udrękę moją i na boleść i odpuść mi wszystkie grzechy. Spójrz na mych nieprzyjaciół. Jest ich wielu i gwałtownie mnie nienawidzą. Strzeż mojej duszy i wybaw mnie, bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do Ciebie. Niechaj mnie chronią niewinność i prawość, bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję. Boże, wybaw Izraela ze wszystkich jego ucisków.